skandujecie moje imię, ale pamiętajcie, dzisiaj spotykamy się tutaj jak co miesiąc, przede wszystkim po to, żeby uczcić i podtrzymać pamięć o pierwszym prezydencie Rzeczypospolitej, który był godny tego miana, który nie miał żadnych związków z poprzednim systemem, ani żadnych związków. Dziękujemy za Polskę! Lech Kaczyński! 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 Dziękuję! Nie miał też żadnych związków z tym wszystkim, co pozostało po tamtym systemie, czego nie da się powiedzieć o jego następcy. Brawo! Brawo! Brawia Komorowski! Brawia Komorowski! Ale chcemy też pamiętać o jego małżonce Marii, która wspierała go w dobrych, ale także w złych czasach, a było tych złych czasów, trudnych czasów w ich życiu wiele. Musimy pamiętać o współpracownikach, o przyjaciołach, o tych, z którymi razem szedł ku wolnej, znaczącej, potężnej, szanowanej Polsce. Nie działał przecież sam, działał z innymi. I wielu spośród tych innych zginęło w tej katastrofie. I musimy, powtarzam, także o nich pamiętać, bo byli prawdziwą elitą Rzeczypospolitej. Brawo! Dziś i jutro, w chwilach uroczystych, jak ta dzisiejsza i na co dzień. Ich dziedzictwo to wskazanie dla nas, to wskazanie działań, kierunku działania, który może być tylko jeden. Musimy w jedności budować podstawy do zwycięstwa dla IV Rzeczypospolitej. Tak, zwyciężymy. Węgrzy pokazali, że można. Przed pół godziną rozmawiałem z węgierskim biskupem, który przybył tutaj na mszę. Ta polska, polsko-węgierska jedność buduje się. Powinna być budowana także dziś. Ona jest siłą. Siłą, która przekracza granice, która powinna zacząć znaczyć w Europie. Ale powtarzam, najpierw musimy zwyciężyć. Aby zwyciężyć, musimy być jedno. Musimy być jak jedno ramię. Musimy pamiętać, że ci, którzy dzielą, którzy odchodzą, nie służą zwycięstwu, służą drugiej stronie. To prawdy podstawowe, ale w tej drodze, po której idziemy, zapomnieć ich nie wolno. I nie zapomnijmy ich. To dzięki naszej determinacji, dzięki temu, że tu miesiąc w miesiąc odbywały się uroczystości, nie udało się zapomnieć, nie udało się zasypać pamięci, nie udało się spotwarzyć tych, którzy zginęli, nie udało się ich skompromitować w oczach własnego narodu. Dziś wiemy, że to, co mówiono przez miesiące, a później już przez kwartały i całe lata, to wielkie kłamstwo, wielkie bezczelne kłamstwo. Hańba! Hańba! Hańba!
Hańba! Hańba! Schować flagi! Jesteśmy coraz bliżej prawdy. Zespół Antoniego Macierewicza idzie ku prawdzie z wielką energią, z wielką siłą, z wielką determinacją. Podziękujmy mu za to! Ja z tego miejsca flagi. Ja dziękowałem tutaj już Antoniemu, dziękowałem innym, ale muszę podziękować po raz drugi. Nie byłoby tego wszystkiego bez ojca Rydzyka, bez Radia Maryja, bez telewizji Trwam. Dziękujemy, 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 dziękujemy. I nie byłoby tego, także tych comiesięcznych uroczystości, bez Gazety Polskiej, bez Tomasza Sakiewicza, bez klubu. Podziękujmy im. Tu bratanica, która z natury rzeczy jest z innego pokolenia niż ja, przypomina mi, że trzeba podziękować też blogerom, którzy piszą prawdę. Dziękujemy! Którzy dzisiaj już w bardzo wielu miejscach, jest ich przeszło 1000, upamiętniają katastrofę, jej ofiary, prezydenta Rzeczypospolitej, którzy wbrew wszystkiemu dążą do tego, by pamięć trwała, by została uwieczniona. Im też trzeba podziękować. W tych działaniach ogromną rolę odgrywa duchowieństwo, Kościół Polski. Podziękujmy mu. Brawo. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Dziękujemy. Bóg zapłać proboszczowi katedry, dzięki któremu te wielkie msze miesiąc w miesiąc się odbywają. Dziękujmy księdzu prałatowi. Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać. Bóg zapłać! Bóg zapłać! Bóg zapłać! Bóg zapłać! I wreszcie, szanowni państwo, ja serdecznie wam dziękuję z całego serca za to, że tu jesteście. Dziękuję i kłaniam się w pas. I liczę na was. Liczę, że będziecie także w nas. Pomocy młodszego pokolenia, już następnego po moim. Jest za to. Proszę państwa, jeszcze raz serdecznie dziękuję i przypominam, to co czynimy musi trwać. To musi być nie gest jednego dnia,
To musi być stałe działanie ruchów społecznych, wydawnictw, tych, którzy tworzą filmy. Setki tysięcy i miliony ludzi już obejrzały te filmy i trzeba podziękować ich autorom. To musi być ten wielki ruch ku Czwartej Rzeczypospolitej, który z całą pewnością pewnego dnia, nieodległego dnia, zwycięży.